Witam. I po mszy świętej także dostałem od pań i panów życzenia na schodach przy kościele. Zaśpiewali mi Życzymy, życzymy, słynna, piękna pieśń. Wtedy dostałem takie Raffaello z taką piękną różyczką. I tu była za tą wstążką taka karteczka. Ile tu serca jest? Ja przeczytam. Dla pana Stasia, organisty w dniu imienin. W dniu imienin obfitości łask Bożych i opieki Maryi Niepokalanej i świętej Cecylii i cierpliwości do nas śpiewających. Iława, 2024 rok. Zobaczcie państwo, kobieca dłoń. Różyczki, serduszko naklejone. Taka jest kobieta. Taka jest kobieta. Tak. Jeszcze dodam tylko, że imię święty Stanisław będzie miało w przyszłości wielkie znaczenie. Tak intuicyjnie wyczuwam i jestem przekonany. Ja to wiem. Będzie miało wielkie znaczenie w przyszłości Kościoła. Tak, Stanisław. Oprócz tego w tym imieniu zawarty jest ładunek, zawarta jest ukryta treść. Jakby szyfr. To jest imię szyfr. Stań i sław. Czyli wstań. W to jeszcze Wierzchowski może dodać. Stań i sław. Sław Boga Ojca. Tam w Ewangelii, w którymś miejscu, już nie pamiętam w którym, chodzi o numer, ale jest takie zdanie. Stańcie i chodźcie. Stańcie i chodźcie. Stańcie i chodźcie. Pan Jezus mówi do uczniów. Stańcie i chodźcie. Stań i sław Boga Ojca. Te imię będzie miało wielkie znaczenie w przyszłości Europy, a nawet świata. Ale głównie dla Europy będzie miało wielkie znaczenie. Święty Stanisław Kostka, patron młodzieży i dzieci, a także patron Polski. Dziękuję. Jeszcze w drugim wejściu zagram moją kompozycję. Przed chwilą jak jechałem samochodem, to w głowie sobie użyłem na fujarce.